Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu. Ja dzisiejszego vloga zaczynam wieczorem, jest godzina 18. Byłam długo w szkole, potem mieliśmy sporo pracy, także witam się z wami dopiero teraz. Byliśmy w biurze, nie chcę teraz wychodzić, bo będzie ciemno tam. Byliśmy w biurze, popracować jeszcze chwilę, no i teraz już mamy więcej wolnego czasu, powiedzmy wolnego. Właśnie jedziemy po moją siostrę Wikę do domu, ponieważ dzisiaj jedzie do nas na noc, także lecimy. Jesteśmy już w domu, remonty trwają. No chodź Bary na górę, pokażesz mi ile zrobiono już. Zobaczcie, Wiktorii, pokój już jest przygotowany do postawienia mebli. Pięknie, biało, nowe panele. Super. A Baruś, tobie się podoba? Jesteś taki bielutki teraz na tym. Będzie widać, jak będzie brudny na tych panelach. Tak? Jak się z Wikusią mieszka? Dobrze. Tak? No śpimy sobie razem. Śpi w łóżku, czy nie? No co ty, nie możesz spać w łóżku. Tak? Jest śmieszny, śpi w siebie. On czasami na dole. Tak się jak ty byś tak próbowałeś na górze, czy nie chodzi. Przyjechaliśmy do Intermarché z moją siostrzyczką malutką. Mamy swoją torbę na zakupy i idziemy na zakupki na kolację i na śniadanko. Wika chodzi z nami po sklepie. Pomaga w zakupach, to była z daleka. Klaudio, Wiktorio, jesteście? Masz dużo zakupów do włożenia? Co to jest tak dużo tych rzeczy? Co? Co to się dzieje tak dużo tych rzeczy? Jak dużo? I co na skąd masz te wszystkie tery? Poszukamy pety. Gdzie? Tu. Tam? Dalej? Mówisz do Wiktorii? Wikusia! Jesteś. Tu jesteś. Wikusia jest takim pomocnikiem zakupowym i rozwozi nam wózek i zakupy. Czekaj, dobra, idziemy po starę i po mleko. Czekajcie. Znalazłeś sobie inną jednak mozzarellę. No, tu jest jeszcze ta stara. Tu są dwie jeszcze, muszę dwie te. A to? To są mozzarelle do wytarcia. Ale to po co aż tyle? No co ty, Kacel, mamy wersję fit zrobić, to Juri robi tłustą wersję. Juri nie robi tłustej wersji. Na pewno. Ja wiem. Co, kasery, masz za odczucia? Jakie odczucia? No co mówię przed chwilą? Że pierwszy raz od dawien dawna spotkaliśmy miłą panią kasierkę. Naprawdę bardzo miłą, no. Zaratowała do kacpra. To aż była szczęśliwa, że tak jakby mogłaby mi pomóc. Tak. Pójść po drożdże. Zapytała, myślała, że Kasper zrobił sam takie wielkie zakupy, bo byliśmy z którym po mandarynki jeszcze. No tak, jak byłem mały, to mnie mama zostawiała przy Kasie, a teraz mnie Klaudia zostawia za każdym razem, za każdym pieprzonym razem. Klaudia zostawia mnie samego przy Kasie. I ostatnio i w Kauflandzie chciałaś masz to kartę zrobić. Przecież. Ale co z tego? No to masz pieniądze. Ale ja nie wiem, ja nie zdążę. Ja zawsze bałam się przy Kasie. Straszne. Ja zawsze bałam się przy Kasie tego, że zostaję bez pieniędzy i mama wychodzi. Mam kartę, ale. No to masz pieniądze, dajesz. No mam pieniądze, ale Jezu. Ja bardziej się ten śmiałam, jak pani mówi, myślałam, że pan sam zrobił takie wielkie zakupy, no, tak. A nagle my z Wiktorią podchodzimy. Wika, wchodzimy tam, bo oprowadzę cię, bo nie wiem, czy byłaś na parkingu? Nie, ona się ogarnie. Nie byłaś jeszcze, no to pchamy. Nie namyśliłam się. Tutaj, klikamy guziczek na windę. O, tutaj, tak. I bardzo długo czekamy na windę. Tak? Naprawdę. Bardzo, bardzo długo i bardzo ładnie wygląda w tej czapce. Dziękuję. Moi widzowie mogą przyznać, że wyglądasz bardzo dobrze w tej czapce. Założę to. Siedmy. I uwaga, teraz pokażę ci, jakie mam metody tutaj na przytrzymywanie windy. Nie wiem, czy widziałam w Vlogmasach. Nie. Jak miałam windę zamknięta w to widziałam. Stoisz na środku, to nie jest twój jedyny. Uwaga. Zaraz przyjedzie winda. Widzisz, to jest malutki blok. Czemu tak długo się tam czeka? No bo tak wolno jeździ winda. I teraz stajesz w windzie. W środku i czekamy tu na kacpra. Tak! Ty go musisz wziąć tutaj. Czekają na ciebie zakupy przy wejściu. To na niego czekają zakupki? Szybciutko! Bo jesteś na wizji. Wciągamy brzuch i zapraszamy. O, Kika zamknęło. I na jedyneczkę jedziemy. Klikaj, klikaj, klikaj ładnie. Jedziemy. Mam tak suche usta, słuchajcie, nie wiem, czy to widać na filmie. Stop. Ale strasznie mam popękane i suche usta. Jesteś chora? Nie. A co to? W razie było Wika boli brzuszek, daj się spokój. To jest dla dzieci. A jest? Ty jesteś? To dla ciebie, Kasła. Od 3 lat. Jesteś idealny. Uwaga, akcja kalendarza. Czekaj. To był niedokręcony. Myszko,
dziewczynki. Uwaga, akcja kalendarze. Wiktoria, pozwolę ci otworzyć może kalendarz od szminek. No, od Nyxa. Które rób unboxing. Trzynasteczka, czternasteczka, przepraszam. Tak jest. Uuu, ładna. Matowa i ta szminka ląduje do Wiktorii kieszeni. Jestem tak uprzejma, że daję ja, dziękuję bardzo. Otworzyłam. Ale ci kochana. Podoba ci się? To ja jutro cudowna. Otwieram twój prezent. Dobra, ja otwieram teraz od dziewczyn. 14. Zobaczymy, że dzisiaj dały mi zawieszkę. Bo mi ostatnio Wiktoria nie dały się zawieszki. Mają były w piekarni. Wika mi powiedziała przed chwilą, że mama pakowała, więc to no wszystko na mamę. Mama. Mamy sanki dzisiaj. Dobra, super Wika, wybierz miejsce. Miejsce. Na choince. Jak uważasz, gdzie? Proszę bardzo, Wika, kalendarzyk. 14. Kolejna. Szminka. I Wika, również mogę ci ją podarować. O Jezu, Klaudia, aż tak. No, to ja jutro na 100% otwieram wszystkie kalendarze. Ale piękna. No. Od Maybelline, dobra. Dziękuję. I kalendarz bardzo. Z Lancome. Dobrze, zostawię sobie dla siebie. Czternastka. Gdzie 14? Chyba tu, 21. Gdzie 14? Jest. Dobra. Uwaga, co my tutaj mamy? Szminka. Kolejna, trzy szminki dzisiaj. Szminka. Piękna. W kolorze czerwonym. Takim jak NYX no, pierwszy? Tak, tak. Takim jak NYX. Dobra. Otworzone prezenty z kalendarzy. A Kacper, twój prezent, twój kalendarz? Widziałaś czy nie? Co? Nie widziałaś? Tutaj? Taki duży? Nie, no to jest prezent. Tam z tyłu? Nie, to jest prezent. Co, koco? No. Widzę na boku, ktoś wystaje tutaj. Nie widziałam, jak wkładałeś, kiedy wkładałeś. A tam jeszcze coś jest. Co ty zasz? Aha, bo z wczoraj. Dobra, okej, wczoraj nie dostałam prezentu od Kacpra, bo on coś tam robił. Dobra, zacznijmy od małego. Wisiołek tym razem? Fajnie, z tego samego sklepu. Pani ci jakiś rabat dała, czy co? Że masz dwie rzeczy z tego samego, ale super, fajnie. Bardzo ładny, będzie pasował. Tamten jest z fiórkiem, tak? A teraz znakiem nieskończoności. Super. Pamiętasz, co było w tamtym? Na tamtym było piórko. No wiem, tak jest czarnym elementem. Tak udajesz jakby, że nie wiesz. Nie, co ty. Wiesz, no to okej. Okay. Piękne, bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo ładne. Sobie muszę dzisiaj ubrać, bo nie ubrałam już tej bransoletki. No i teraz to. To jest jakaś gra znowu? Takie opakowanie. Czekaj, też mi upadło. Kurde. Kurde. Ostatnie było studio urody, laboratorium, a teraz co? Studio perfum? Kazer, kiedy ja to wszystko wykorzystam? Nie wiem. Muszę chyba nagrać kolejny test na YouTube. Napiszcie mi, czy chcecie kolejny test na YouTube czegoś takiego. To jest stworzenie perfum. Mamy tutaj znowu zapachowe odlewy gipsowe, dyfuzory do samochodów i pomieszczeń, perfumy w sprayu, perfumy stałe, sole kąpielowe. I znowu to potpury. O co chodzi z tym potpury? Nie wiemy, nie sprawdziliśmy tego. Dobra, dziękuję bardzo. Super proszę. Prezent. A my teraz bierzemy się za robienie kolacji z Wiką. Wika mnie może ponagrywa, co? No, mogę. Możesz? No, dostajcie szminki, to możesz. No, to mogę. Dobra, idziemy gotować. Kacper, pochwal się, co robisz? No, uczę Wiktorię grać w FIFA. Tak, Wika się uczy grać w FIFA, chyba będziesz na jutro grać w FIFA. Jasne. Tak, wiesz, co. Dobra, Wiktoria, idziemy robić kolację, chodź. Chodź, baby. Dobra, unboxing zakupowy. Zrobiliśmy bardzo duże zakupy i trochę mnie przeraziło przy kasie, ile zapłaciliśmy, bo Kacper nabrał tyle składników, ponieważ robi jutro pizzę na kolację. No i nakupował naprawdę masę rzeczy. Wszystko z przepisu Juriego. Juri też robi vlogmasy w tym roku, także możecie do niego wbić i zobaczyć. No i właśnie Juri robi pyszną pizzę. Byliśmy raz w Warszawie właśnie na imprezie halloweenowej u Angeliki, u Luki. Był Juri, robił pizzę i naprawdę pizza była przepyszna. To musimy przyznać. Także Kacper kupił składniki od Juriego, które są potrzebne do pizzy. Zrobię wam szybki unboxing. Tu mozzarella od Kacpra, to orzech energowcenny do owsianek. Serek mascarpone, bo potrzebny jest do tej pizzy. Kolejna mozzarella, nie wiem, Kacper robi tę pizzę dla trzech osób, a kupił tyle składników, jakby nie wiem dla kogo robił, dla całego wojska. No ale twierdzi, że tak musi być. Mleko. Feta do dzisiejszej kolacji. Kolejna mozzarella. Nie wiem, Kacper, po co trzy mozzarelle? Okej. Kolejny serek mascarpone. Musztarda do dzisiejszej kolacji. Mąka do Kacpra pizzy. Tutaj pasata pomidorowa. Pasata pomidorowa numer 2. Mamy jeszcze jedną torbę. Spokojnie. Szynka parmeńska, tak? Tak. Tak. Wykreślanki dla mojej siostrzyczki. Proszę, Mikusia. Dziękuję. To jest torba z samochodu z płynem do podłóg, który sobie wzięłam z biura. Jajka, papryka,
pieczywko, pomidorki, żurawina, drożdże do pizzy, 5 czy 6 mozzarell, które Kacper wziął. Dobra. Mandarynki, parówki, jeden, parówki, dwa. Te nam poleciła Asia, żeby właśnie były z indyka i powyżej 90% z mięsa z fileta. Kacper nie może jeść wieprzowych parówek, tylko te z fileta. Także oto one. Kolejna mozzarella. Kolejna mozzarella. Kukurydza. Mąka kolejna, Kacper. Ja nie wiem, po co mu są dwie mąki. No to jest mu 6 mozzarell zwykłych w kółeczku, w tym, w kulce i jeszcze 3 do tarcia. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Sok pomarańczowy i na samym końcu banany. I nie wiem, czy w Intermarsze jest tak drogo, czy te po prostu składniki, które Kacper brał na pizzę są tak drogie, ale serio zapłaciliśmy kupę kasy. Także wszystko to szybko posegreguję do półek, do lodówki. I robimy dziką kolację. Robimy dzisiaj wika omlet z warzywami. Okej, zaczynamy akcję wbijanie jajek do miseczki. Ogólnie w tym momencie robię porcję dla Kacpra, bo on ma jakby wymierzone w kaloryczności w diecie ilość sztuk, więc robimy tylko dla niego, a potem zrobimy sobie z wiką 4 jajek na spółę. Taka co, 3 małe sztuki jajek, do tego przyprawy, chyba do własnego wyboru, bo... Nie napisała Asia nam, co mamy tam dołożyć, także aj. Myjemy rączki. Wcieramy w ręcznik papierowy i dokładamy sobie przyprawy według smaku. Dam Kacprowi bazylię, dam Kacprowi paprykę ostrą mieloną, dam Kacprowi, gdzie jest oregano? Oregano suszone, pokazujesz, Widry? Mhm. No i sól i pieprz. Tak to będzie wyglądało. I wymieszamy to wszystko razem. Troszkę soli. Troszkę pieprzu, aj, mielonego, okej, okay, troszkę oregano, okej, okay, bazylia, trochę mi się sypnęło, całe szczęście, że Kacper lubi bazylię i papryka ostra, Kacper lubi ostre, widelczykiem w tym momencie wszystko mieszamy. Następnie na patelni będziemy rozgrzewać masło klarowane, na którym będziemy podsmażać kukurydzę, czerwoną cebulę i paprykę czerwoną. I tak trochę mogłabym czymś innym to nabierać, ale dobra, nie pomyślałam. Także robimy to już tym. Dobra, wystarczy. Rozpuści się, dorzucamy resztę składników warzyw, żeby się podsmażyły i później będziemy tylko wbijać jajka. Wow! Porządnie rozgrzana. Wika w międzyczasie robi polewkę do omleta. Cała łyżka oliwy, cała łyżka miodu pszczolego i cała łyżka musztardy. Miodeks? Miodeks? Kto oglądał film o pszczołach i wie, o co chodzi? Okej, okay, dalej musztardy? A to muszę też umyć, czy nie było? No, musztardy weźmiesz, po prostu weź dalej 4 małe łyżeczki. Sosik, który wyszedł bardzo fajnie, myślę, że będzie smaczny, bo fajna mieszanka, oliwa, musztarda i miód. A omlet wygląda w tym momencie tak, ścina się i zaraz będziemy na niego kruszyć fetę. Na koniec posypaliśmy to wszystko roszponką, polewamy Kacprowi łyżką tego sosiku. Wika, polejesz? Czy polać? Łyżką. Wiesz, tak, tak mu, wiesz, wziął porówno wszędzie. Dobra, pięknie. Zaniesiemy do pana Antona Ego, smakosza, sprawdzimy, co powie. Wika, jak smakowała kolacja? Bardzo smaczna była. Pyszna? Wika już w piżamce, także nie będziemy się już afiszować, negliżować. Idziemy, słuchajcie, do łazienki zrobić sobie z Wiką maseczki. Lecimy, chodź. I wybrałyśmy z Wiką tą maseczkę od Mia, tą oczyszczającą, nawilżającą, wygładzającą. Wika ma piękną maseczkę, pokażę wam w lusterku z daleka. Nie maseczkę, opaskę. Wika, nakładaj. Fajnie wyglądasz w tym ludziku. Dzięki. Używałaś jej kiedyś już? Nie. A wolisz takie w płachcie, czy wolisz takie w kremie? Chyba takie. Takie. Takie? No. Są takie bardziej trzymają się przez skórze. Tam no tak, odjeżdżają, nie? Po jakimś czasie się wysychają, no i jest problem. Także nakładamy, no i słuchajcie, przyznam wam może szybko, jakie właśnie ma działanie ta maseczka. To jest maseczka od Mia My Beauty Express, 3-minutowa maseczka wygładzająca z aktywnym węglem kokosowym. 3-minutowa?
No, 3 minutki można nałożyć. I słuchajcie, działanie wygładzające, wyrównujące, oczyszczające z nadmiaru sebum, rozjaśniające, rozświetlające, upiększające, matujące, nawilżające, odświeżające, także full działań jest naprawdę sporo. Wika się upiększa, zaraz ja się będę upiększać. Kurde, próbowałam sobie usta. A czy myłaś buzię? Tym ode mnie żelem? Którym niebieskim? Tak. Czy niebieskim. Niebieskim, czyli dla rozpozy tym do trądziku. Dobra, Wika, nakładaj. Dobra, ja zanim nałożę maseczkę, muszę się zmyć. Mam tutaj z kalendarza dwufazowy płyn z Lancome. Nałożę sobie go na płatek kosmetyczny i rozpuszczę sobie z nim najpierw tusz, bo mam dzisiaj wodoodporny, więc sam żel do demakijażu by sobie nie poradził, wiecie, z rozpuszczeniem. Także szybko sobie zmyjemy rzęsy. Zawsze robię tak, że przetrzymuję na chwilę. Trochę to się rozpuści. Na pewno wyglądam pięknie. Brwi, jak mam jakiś żel czy pomadę wodoodporną, no to warto też rozpuścić. Także taki najgorszy, najtrudniejszy do zmycia etap właśnie robię dwufazowym. A potem oczyszczam żelem, no i szczoteczką Foreo. Dobra, z grubsza ściągnęłam to, co najgorsze. Teraz chodźcie do lusterka ze mną. No i tak, co robię? Najpierw zmoczę. Zmoczymy buzię wodą. Okej. Okay. Teraz pukam przez szczoteczkę pod wodą. Okej, no i teraz będziemy nakładać, wiecie, że... O, już włączyłam szczoteczkę, okej. Trochę to zrobiłam nie po kolei. No i myję. Można to robić samą szczoteczką, tak włączając guzikiem, albo robić to z programem. Jak mam telefon pod ręką, to robię to z programem na telefonie, z aplikacją, a jak nie, to można umyć po prostu buzię bez aplikacji. Ja mam fajnie różową, znaczy nie różową, żółtą, co ja będę różową. Myślę o bluzce i mówię o... że mam różową szczoteczkę. Dobra, skończyło mi się mycie, pukam szczoteczkę, pukam buzię i nakładamy maseczkę. Okej, umytym pędzelkiem nakładam sobie ilość na moją buźkę, no i aplikuję na twarz. No, fajnie pachnie tak kokosem, nie? No, ładnie, ładnie. Ona jest 3-minutowa, także za momencik możemy ją śmiało zmywać. Wika w sumie już spokojnie by mogła. Nic się oczywiście nie stanie, jak potrzymamy ją dłużej, ale chodzi o to, że jak nam się śpieszy, nie mamy w ciągu dnia czasu na maseczki, no to jest taka bardzo szybka opcja. Jak ci się Wika sprawdzi, to ci dam, bo mam jeszcze jedną sztuczkę. No troszkę wysycha, ale ona ogólnie jest kremowa, czyli no całkowicie jest... ci nie wyschnie. Ona tak się zastyga, nie zasycha. Tak, dobra, jesteśmy piękne. Dobra, okej, czekamy 3 minuty i zmywamy. Dobra, Wika teraz spryskuje się hydrolatem. Jaśminowy, pokażę do kamery, jaki to, jak się spryskasz. Jaśminowy od Your Natural Side. Popryskałaś to? No, popryska się porządnie jeszcze dwa razy. No, okej. Okay. I może sobie nałożę na ten krem na noc, bo ja testuję zaraz tą serię od tej. Szpatułką z tych płatków pod oczy możesz sobie nałożyć, żeby było w miarę higienicznie. Potrzymam cię. Na sekundkę. Dobra. I tym, nie? Czy którym? Tak, ja muszę tym. Tyle, ile potrzebujesz na całą twarz. No, okej, czekaj. Na rękę, nie? I sobie położę na rękę, czy na całą buzię, jak też. No, jak odczucia? Ojej, zapach dobra. Fajny, nie? I taka fajna formuła żelowa, że bardzo szybko się wchłania, nie jest tłusty. Nie wiem, czy zauważyłaś. Sobie smaruję mocno, bo nałożyłam sobie dużo za dużo. Spoko, proszę, na szyję sobie nałożysz. A, no tutaj. Ładnie pachnie, no. Fajnie, nie? No, tak ładnie. Dobra, a ja spryskuję sobie dziuba. Ty porządnie. Porządnie, no i kremik. A, nie umyłam szpatułki. Potem będzie to na nic. Krem ten sam co Wika. Of Dane. Też sporo wzięłaś. No, trochę większą mówię. No troszkę. No, bardzo fajna jest ta formuła. I się mega podoba. Drugi dzień użyłam i jestem zadowolona. Zobaczymy, jak po tygodniu używania ogólnie zobaczę efekty. Jaka będzie sera, to tak jak mówiłam, będzie chyba w filmie na kanale Klatex. Nie na Klatex Vlog, tylko na kanale Klatex. Dobra, nakładamy coś na usta z Wiką i przebieramy się w piżamki. Wika już jest i kładziemy się do łóżka. Będziemy oglądać film, pokażemy wam jaki. Nie wiem jak wy, ale my z Wiką bardzo, bardzo lubimy Rudolfa, tą część, gdzie jest Wyspa Zabawek, czy tak. Ukraina Zabawek. Rudolf, a nie normalnie Rudolf? Nie. Nie ma w ogóle Rudolfa? No, nie wiem. Kurde, poszukamy na Netflixie. Chciałyśmy to obejrzeć, ale najwyraźniej chyba nie ma. Spróbuj. Rudolf, nie ma. Kurde, ale szkoda, gdzie my to oglądaliśmy wtedy? Na CDA wtedy jeszcze działało chyba, nie? A dalej chyba działało. Nie, teraz jest problem z CDA. Serio? No, teraz już problem z CDA. Kurde, no to nie wiem, może coś innego znajdziemy. Co polecają? Świąteczne książki oglądałyśmy, facet na święta. Ja polecam, że tą bajkę.
Mamy Klaus? No, ale jak wpisaliśmy Rudolf, tam się pokazały jakieś propozycje inne. No Rudolf, pierwsza była pata. Kronika świąteczna, Klaus, zimowe klasyki, Święta Andrzej, oglądałaś? Tak, a z Blake'a będzie to chyba. No ha. Oglądałam kiedyś, jak mi się nudziło. Słabo, to wybierzemy coś i się dozwiemy do was, co wybrałyśmy. Wika gdzieś tam na Instagramie przeczytała, że ten film jest polecany. Historia Kopciuszka, świąteczne życzenie, jest 98% trafności na Netflixie. Także co, próbujemy? Oglądamy? Tak. Dobra, to ja teraz tylko zgram materiał na komputer i będziemy oglądać. Także słuchajcie, my z Wiką szykujemy sobie łóżko, ścielimy sobie i oglądamy. A jest już późno, bo jest już po 22, a z wami się już żegnam. Bardzo dziękuję za dzisiejszego vlogmasa, za obecność i do zobaczenia już jutro. Buziaki!